Mamy fajne biura, mamy dużo środków na koncie, jesteśmy ambitni, zorganizowani, uczciwi. Wydawałoby się, że mamy wszystko, ale do szczęścia brakuje nam was. Potrzebujemy zrekrutować teraz około 40 wybitnych jednostek, równie ambitnych, równie wrażliwych i osób, dla których biznes jest misją. Pokażę wam teraz, jakie mamy projekty i powiem wam dokładnie, kogo szukamy. No mamy wszystko, no mamy książki, mamy alkohol, no i przede wszystkim mamy te projekty, prawda? Działamy w trzech sektorach: e-commerce i sztuczna inteligencja, czyli Idron, perła w naszej koronie, ponad 130 pracowników, którzy sprzedają produkt aktualnie w 25 krajach na świecie. Mamy blockchain, tutaj rozwijamy aż trzy projekty. W Mozaiku pracuje już ponad 20 osób, w Kanga Exchange ponad 30, w Sapiensy teraz jest pięcioosobowy zespół. W Mozaiku zajmujemy się tokenizacją projektów i firm. Kanga Exchange to giełda kryptowalut i kryptoaktywów. Sapiensy to giełda marek osobistych, czyli personalnych tokenów. Blockchain to rewolucja, blockchain to ogromny potencjał, natomiast Kopernik to ogromna robota do wykonania i misja, bo Matka Ziemia wzywa. Tu chcemy wybudować 1000 farm słonecznych i mamy już trzy podmioty, które się tym zajmują. Kopernik Design Studio, tu będziemy projektować odnawialne źródła energii, gdzie szukamy inżynierów. Kopernik PPA, tu będziemy sprzedawać energię z farm do firm. I tokenizacja na blockchainie wykorzystuje potencjał blockchainie do stworzenia, no, rynku wirtualnego prosumenta. Chodźcie teraz, przygotowałem dokładną listę osób, które chcemy zatrudnić i zobaczcie, może ktoś znajdzie coś dla siebie. W Koperniku szukamy osób sumiennych do działu administracji. Jesteśmy teraz na nowym piętrze naszego dwupiętrowego już w tym momencie biurowca. Tu jest miejsce na dział administracji. Szukamy osób sumiennych do działu administracji grupy Kopernik. W Koperniku szukamy również inżyniera z uprawnieniami do realizacji projektów wykonawczych. Właśnie w Kopernik Design Studio. Szukamy także trzy osoby bez uprawnień do procedowania wszystkich etapów pozwoleń na budowę farm, od audytu gruntu do pozwolenia na budowę. Szczególnie szukamy osób, które nauczą się u nas, bo te kompetencje mamy mocno zakorzenione, do audytowania gruntów i podpisywania nowych umów z właścicielami ziemskimi, więc tutaj nie wymagamy znajomości, wymagamy sumienności. W Koperniku szukamy również fundraisera do działu pozyskiwania kredytów, dofinansowań na projekty OZE, zarówno naszych projektów, jak i projektów naszych klientów. Zobaczcie, jakie mamy tu ogromne atelier, gdzie właśnie będziemy rozwijać Kopernik Design Studio. Tutaj jakbyś jeszcze, Jasiu, pokazała szyldzik. Proszę bardzo. Kopernik Design Studio jest tu. Tu jest Mozaiko, a piętro nad nami jest ponad 130 osób w Edronie. Także dynamicznie się rozwijamy, ale widzę, że wydawanie pieniędzy jest tak samo trudne, jak kiedyś było ich zarabianie, ponieważ no, mamy pieniądze, mamy firmę, mamy projekty, ale zasoby ludzkie to jest najważniejszy zasób firmy. Dlatego czytam dalej, kogo potrzebujemy. W Koperniku PPA potrzebujemy przedstawicieli handlowych na etat lub B2B, gdzie sprzedajemy zarówno farmy, jak i energię z farm do przedsiębiorstw. Wybaczcie, że czytam z kartki, ale tych osób, które chcemy zatrudnić, jest 40 różnych stanowisk. W Koperniku PPA szukamy też dyrektora operacyjnego, który będzie miał, no, taką cmykałkę do liczb, do administracji. No, bardzo holistyczne podejście, raczej generalista, raczej osoba wiedząca coś o wszystkim, a nie wszystko o czymś. I to będzie moja prawa ręka do zarządzania tym nowym podmiotem. Dobrze, żeby się wywodziła z energetyki, ale jeżeli nie, no to ta sumienność pozwoli pewnych rzeczy się szybko nauczyć, bo tu będzie potrzebna przede wszystkim dobra organizacja pracy. Kierownik działu zakupów projektów PV w Kopernik PPA, w przeciwieństwie do Kopernik Design Studio, zapraszam do kawiarenki, będziemy przede wszystkim kupować gotowe projekty, dlatego że tam dostajemy zlecenie. Teraz w tym momencie realizujemy dla takiej dużej fabryki Radmot takie zlecenie na instalację na dachu pół mega plus 2,5 mega farmy, czyli w sumie 3 mega, to jest zlecenie na jakieś 8 milionów złotych i tu będziemy potrzebować project managera do zarządzania właśnie takimi dużymi zamówieniami. Zobaczcie tak, by the way, jaką fajną kawiarenkę tutaj zrobiliśmy. To jest kawiarenka jednego, którą dedykujemy jednemu z naszych emitentów, Toscanizacion. No i tutaj może sobie usiądziemy.
I w Koperniku PPA szukamy właśnie też project managerów do procedowania takich dużych, dużych zamówień. W Mozaiko szukamy Chief Technology Officera, który umie programować w C-kratka, tak się mówi oczywiście, chodzi o C-Sharp i .NET oraz Microsoft Azure. I teraz bardziej szukamy architekta baz danych niż dewelopera i bardziej tak samo będą istotne dla CTO kompetencje związane z zarządzaniem zespołem programistów, czyli zarządzanie ludźmi jak umiejętność programowania. W zasadzie może nawet ta osoba nie będzie miała tak dużo czasu na programowanie, jak właśnie zarządzanie zespołem technologicznym, ale oczywiście musi to być osoba, która z programowania się wywodzi. Potrzebujemy też testera oprogramowania w Mozaiko. Potrzebujemy też w Mozaiko product ownera. To jest stanowisko, którego bardzo nam brakuje. Do tej pory głównym wizjonerem tego produktu, tego projektu byłem ja, natomiast tutaj bardzo nam brakuje kogoś, kto po prostu na pełen etat będzie wizjonerem rozwoju tego produktu, a już wiadomo, jak takim wizjonerem być. Feedback idzie od użytkowników i emitentów, którzy wyraźnie mówią, czego potrzebują, więc to już jest naprawdę osobny dział i bardzo ważne, żeby taki product owner miał może nie pod sobą, bo tutaj jest płaska struktura zarządzania, żeby miał partnera w postaci osoby, która jest UX, UI designerem. Albo bardziej UX, albo bardziej UI, ale raczej to będzie albo UI z kompetencjami UX, albo UX z kompetencjami UI, ale to będzie przede wszystkim projektant interfejsów, projektant doświadczeń użytkownika, projektant tego całego, wszystkich makiet, które potem idą i do graficznego projektowania, a wcześniej zostały wymyślone przez product ownera i potem będą programowane przez dział technologiczny. Potrzebujemy też Mozaiko zarówno specjalistów do sprzedaży tokenów naszych emitentów, chodzi głównie o dział supportu, który wspiera sprzedaż tokenów, które klienci niektórzy we wczesnej adopcji sobie nie radzą z zakładaniem portfeli i tak dalej, więc mamy ten dział supportu, gdzie mamy tą sprzedaż tokenów i mamy jeszcze pozysk emitentów i tu jest aktywny pozysk emitentów, praktycznie co tydzień wpada do naszej firmy Mozaiko nowy emitent i my potrzebujemy takich nowych emitentów, żeby przybywali na razie raz w tygodniu, a potem za pomocą country managerów i globalnej sieci advisorów chcemy wprowadzać na Mozaiko jeden projekt dziennie. To jest wyzwanie, z którym się mierzymy, więc potrzebujemy też specjalistów ze sprzedaży emitentów, do pozyskiwania emitentów. Potrzebujemy też dewelopera, który ma smykałkę, może nie doświadczenie, ale interesuje się programowaniem smart kontraktów na blockchainie, czyli programowaniem tego tokena całym cyklem jego życia, w którym zaprogramowana jest obietnica emitenta. Potrzebujemy też specjalistę do specyficznego rodzaju marketingu, do kryptomarketingu, czyli wykorzystywania trochę innych kanałów niż te, które są najbardziej popularne, ponieważ kryptomarketing, kryptoświat rządzi się trochę innymi obszarami. No i jeszcze powiedziałem o Mozaiko, powiedziałem o Copernic PPA, powiedziałem o Koperniku. Jeszcze mamy coś takiego jak Sapiency Venture Builder. Sapiency Venture Builder to jest holding, w ramach którego realizujemy wszystkie nasze nowe przedsięwzięcia, których jest coraz więcej, tak? I w Sapiency Venture Builder potrzebuje właśnie takiej centralnym ośrodku tych wszystkich podmiotów, które zaliczają się do tego parasola, potrzebuje właśnie head of legala, czyli prawnika, który będzie takim generalistą, który będzie takim pierwszą osobą kontaktową do kontaktu ze wszystkimi innymi specjalistami już, a także potrzebuje, uwaga, brand managera marki osobistej Rachimbach, która, czyli mojej skromnej osoby, która ciągle ściąga mnóstwo zapytań ofertowych, ściąga pracowników i nie ukrywam, że tutaj obecność w sieci wymaga pracy też pełnowymiarowej, a ja nie mam czasu być cały czas w necie, bo ostatnio buduję farmę, jak zauważyliście, i potrzebuję kogoś, kto cały czas będzie mi pomagał w obsłudze tych wszystkich cyfrowych mediów marki osobistej, która na początku tych startupów jest dźwignią dla rozwoju tych wszystkich przedsięwzięć. Ciągle brand managera marki Sapiency, będziemy tokenizować gwiazdy i chcemy dla nich tworzyć dobre praktyki, no launch yourself, czyli launchowania ich marek osobistych. Potrzebujemy też brand managera projektu Toscanizacion, czyli tokenizacja winnic włoskich, gdzie praktycznie ten marketing dopiero się rodzi. Pamiętajcie, że wraz z tokenizacją winnic w ogóle rodzi się projekt, rodzi się marketing, więc to jest coś, co się rozpędza jak Kopernik. Potrzebujemy też dyrektora zespołu marketingu, w ogóle tych wszystkich brand managerów. Teraz tą funkcję też pełnię ja.
Pełnię ją praktycznie w każdy piątek, mamy odprawy ze wszystkimi brand managerami. Tutaj nie ukrywam, że też pojawia się wąskie gardełko. No i potrzebujemy jeszcze brand managera Kangi Exchange, praca w Gdańsku, bo siedziba Kangi Exchange mieści się w Gdańsku i tam w tym momencie jest Monika, jest Dalida, ale potrzebujemy też kolejnej osoby, ponieważ ten zespół też się rozwija. No i potrzebujemy jeszcze, uwaga, kadrowej, twardej kadrowej i jednej jeszcze, albo jednego łowczyni, łowcę głów, żeby to wszystko dowieść, ponieważ 40 osób, które chcemy, żeby tu szybko się znalazło, to jest kilkaset rozmów, a Edytka, słuchajcie, popatrzcie na nią, nie wyrabia już na zakręcie. Edyta jest szefową naszego działu rekrutacji i trzeba jej pomóc. Także jedźmy z tematem, kochani. To będzie misja, to będzie przygoda, to będzie dobra współpraca. Dziękuję bardzo.